Zdrowia, szczególnie dla konserwatystów. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No, kryzys to jest makabryczna rzecz, szczególnie dla polityków fabrykujących kryzys. No, normalnie człowiek, obywatel, zwykły obywatel, wydaje mu się, że jeżeli wybierze, ma jakiś tam światopogląd lewicowy czy prawicowy. No, lewicowy to jest bardziej duże podatki, dużo dawać, pilnować obywatela, wyrzucić religię, wyrzucić moralność religijną, położyć bardziej wagę na sądy, na policję, na kij. Konserwatyści, no to są bardziej Bóg, honor, ojczyzna, no czyli jak rodzina jest zdrowa, to i uczciwość jest zdrowa, to i społeczeństwo jest zdrowe. No i to są te mniejsze są podatki, lepiej niech rodzina wyda na siebie, niż rodzinie ktoś, państwo ma zabrać na kogoś innego. No to są te dwie różne rzeczy. Lewica duży rząd, prawica mały rząd. Lewica państwo się opiekuje, prawica rodzice się opiekują. No i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i każdy może sobie wybrać tą wizję tego świata, co jest lepsze. No i politycy w zasadzie powinni tylko to propagować, tak? Propagować państwową opiekę, no albo prywatną, czyli rodzinną, no. A politycy niestety co robią? No to fabrykują. Fabrykują najróżniejsze rzeczy, żeby tylko zaciukać przeciwnika. No z reguły zaciukać prawicowego przeciwnika. No tak było w Rosji, gdzie mordowali, gdzie postępowi. No bo to zawsze lewica to jest postępowa, a konserwatyści są ci, co się osiedli w tym doświadczeniu życiowym, wiekowym, no i nie chce za bardzo dużo zmieniać, no bo wie co działa, a lewica jest postępowa i ona myśli, że coś wymyśli nowego. No i teraz lewica w Ameryce po prostu fabrykuje. 20 stycznia Stany Zjednoczone potwierdziły pierwszy wypadek koronawirusa. No, do momentu zamknięcia granic z Chin przyleciało 420 tysięcy ludzi. To jest makabryczna wielka ilość. No i w tym czasie 20 stycznia, no to Ameryka, szczególnie lewackie, te wszystkie szmatławce, wszystkie te gazety, telewizje, internety i tak dalej, miały obsesję z Mitchem McConnellem, który w zasadzie oświadczył, co to się dzieje z tym impeachmentem, z tą sprawą impeachmentu Donalda Trumpa. No impeachment to znaczy próba usunięcia. To jest w konstytucji coś takiego, no jeżeli tam jest zdrada, przekupstwo i tak dalej, jakieś poważne rzeczy, które w tym oskarżeniu w ogóle te słowa, żadne z nich nie padały. Także patrząc na książkową wersję konstytucji, to cały ten impeachment to był debilowaty. 23 stycznia Chiny zablokowały miasto Wuhan. Także wszyscy ci cała ta kablówka, wszyscy środki przekazu i tak dalej, tak się podniecały tym, że Adam Schiff, no to komunista, który po prostu buldog, który atakował najróżniejszymi dziwacznymi argumentami właśnie to, żeby usunąć Trumpa. 30 stycznia Światowa Organizacja Zdrowotna zadeklarowała, że no jest emergency, czyli jest po prostu, nie jest tak dobrze, a w Senacie przyszykowywali się do tego, aby przesłuchać świadków na temat tego usuwania prezydenta. 5 lutego cały taki statek turystyczny miał kilkanaście tam przypadków choroby. No zaczęło się o tym Mitt Romney. Mitt Romney to taka wredna suka. On był w Utah.
tam, no to jest stan mormoński, on sam jest mormonem, później przyjechał do Massachusetts, tutaj jakoś udało mu się wybić, później starał się być na prezydenta, no i on też teoretycznie jest republikaninem, ale głosował jako jeden, jedyny z republikanów za tym, żeby wywalić Trumpa. Znaczy, no były tam dwa oskarżenia, no to zagłosował za tym jednym, tak, także to jest 5 lutego, tak, także w Ameryka się tymi sztucznymi politycy się bawią, kiedy jest plaga, czarna dżuma, koronawirus stuka do drzwi. Jeżeli Senat by zaaprobował tych dodatkowych świadków i tak dalej, no to wszystko by się jeszcze ciągnęło. Ciągnęłoby się do lutym, w marcu, może nawet do tego kwietnia. Ale Senat, który jest kontrolowany przez republikanów, no bo w Ameryce są dwie izby. Jest Izba Reprezentantów, jest 435 osób zawsze, niezależnie ile jest mieszkańców w Ameryce, ale jest proporcjonalna do Stanów. No i Senat, który ma 100 senatorów, to jest 50 stanów i każdy stan ma dwóch senatorów, niezależnie czy to jest malutki stan jak Rhode Island, czy potężny stan jak Kalifornia, czy Floryda, no to wszędzie jest dwóch. No to jest po to zrobione, żeby każdy stan miał identyczną reprezentację niezależnie od ilości, no bo jeżeli tylko ludzie by głosowali, ilość ludzi by przeważała, no to małe stany po prostu by się w ogóle nie znaczyły w Ameryce. No a tak to mają coś do powiedzenia. No i zakończyło się to wszystko i 2,5 tygodnia potem Biały Dom, w zasadzie był kongres włączony w to wszystko, no ale to jest Biały Dom zaproponował 2 miliardy w zwalczaniu koronawirusa. 2,5 miliarda miliardy w zwalczaniu wirusa. No później będą 2 tryliony pomocy dla Ameryki, no ale to jest na następny krok. No i jeżeli właśnie cały ta sprawa by się nie zamknęła, no to jeżeli by chcieli szukać, powiedzmy, następnych świadków i tak dalej, to by było długo, to by było dużo za dużo. No i teraz w tym czasie cała ta rozprawa też mogła być odstawiona na półkę, bo jednak narodowy kryzys jest nieporównywalny do tych idiotyzmów wymyślanych przez lewactwo. No i cały ten polityczny melodramat to musi jednak ustąpić temu, że mamy i cały czas i mieliśmy tygodnie temu, no, katastrofę na rękach. Wszystkie te fabrykowane rzeczy na temat impeachmentu nie będą zapomniane, no ale teraz na dzień dzisiejszy jest najważniejsze. Najważniejsze jest jednak ten korona. Ameryka jest zamknięta. Kilkanaście milionów ludzi straciło pracę. Ulice są puste. No jest po świętach, ja myślę, że teraz powoli cokolwiek nie mówią. No związki zawodowe, uczelnie i nauczyciele mówią, żeby były wakacje aż do wakacji, no a później wakacje w czasie wakacji, no i żeby wrócili do nauczyciele do pracy. No ale oni są płaceni, będą płaceni, urzędnicy, politycy, oni wszyscy są płaceni, a cała reszta, która płaci podatki, no niestety nie jest to. Także teraz trzeba to z powrotem wrócić, trzeba to wszystko przeliczyć i trzeba się zastanowić. Przez 3 lata Ameryka, polityka cała narodowa, to była nieustannie w jakimś kryzysie takim. Atakowali po prostu Trumpa, a Trump już nie dał się walić w trzeci, czwarty, piąty policzek. Trump nareszcie jest politykiem, który odpowiada lewactwu. Lewactwo ma dwie książki do grania. Cokolwiek zrobi demokrata, no to
nie ma problemu. Republikanie boją się atakować za to, co demokraci zrobią. No, ale jeżeli ten sam akt się stanie, jest zrobiony przez republikanina, no to demokraci po prostu cisną i cisną i cisną. Nauczyli się strzelać w twarz po 15-20 razy, no i a republikanie przez ostatnie 20 lat po prostu nie oddają. Nadstawiają ten 25 policzek, no i myślą, że nie będzie 26, no ale to jest kompletnie idiotyzm. Trump i cała ta opozycja kodowa, no bo ci kodowcy w Polsce, no to te same mordy są co w Ameryce, to jest Komitet Obrony Demokracji, no ale to są po prostu czerwone świnie i nieustannie robią kryzys, no i to jest nienawiść się zaczyna wzbudzać, ta histeria się wzbudzać, no i nie powoduje to nic, że Ameryka się rozrasta, czy jakkolwiek buduje. Przez trzy lata w zasadzie środki przekazu mówiły, że to jest taki Watergate. Watergate, no to był kiedy Nixon, on tam podsłuchiwał, wysyłał, no filmy na pewno oglądaliście czy czytaliście, no ale to nawet nie ma nic wspólnego. Trump kompletnie nie był złączony z jakimikolwiek ruskimi rozmowami, umowami i czymkolwiek. To była postępowa, lewacka jakaś fantasmagoria. To była Fata Morgana na tej pustyni czerwonych. To jest po prostu niemożliwe to, co oni robili i fabrykowali. No i cała ta energia po tym, jak oni pompowali całą tą tych ruskich do tego, że Ruscy, no to już nie dość, że są na wybrzeżu, są w Waszyngtonie, to w każdej lodówce po prostu już tych ruskich widzieli. No a tu się okazuje, że to Chiny, że to cała ta największym, powiedzmy, problemem na dzień dzisiejszy, no to są Chiny. Chiny rozbudowywują się na tym Morzu Chińskim, przesuwają te granice, dają ciężkie pożyczki do Afryki. Ameryka, Europa dawała, powiedzmy, dary do Afryki, a Chiny przychodzą i pożyczają pieniądze. Pożyczają pieniądze, żeby budowali jakieś porty w Dżibuti, czy jakieś inne trasy kolejowe. No a później te procenty sobie biorą, no i stają się właścicielami. Także Ameryka była frajerska i Europa była frajerska, że dawała forsę i Afrykańczycy przyjadali. No a teraz to po prostu Chińczycy zrobili lombard, dają pieniądze pod zastaw, no a później w ramach zastawu zabierają. Jakby to Amerykanie zrobili, czy Europejczycy, no to by byli kolonizatorzy, a Chińczycy nie są to. No i to jest cały ten wirus rozwala całą ekonomię amerykańską, no europejską tak samo. Pozamykał biznesy, no ale i zaczynają być problematyczne wybory. Także po tym, jak lewactwo, wszystkie te lewackie, komunistyczne, socjalistyczne partie próbowały wywalić Trumpa i myśleli, że właśnie ludzie go wyrzucą właśnie w Senacie. Nic się nie okazało. No i teraz większość ludzi, którzy mają dobrą wolę, ludzie, którzy myślą normalnie, ludzie, którzy są konserwatywnie, no to wszyscy wierzą w to, że on jest człowiekiem, który może z tego kryzysu wybrnąć. No, jeżeli byśmy mieli Obamę, no to byłyby same szmatki gadki. Hillary, no to już w ogóle byłoby coś makabrycznego. No Po tym, jak lewactwo myślało, że może wydać nieograniczone ilości pieniędzy, spędzić nieograniczoną ilość czasu na tym jakieś takie bezsensowne kopanie go, no to teraz się okazuje, że jest kryzys. Jest kryzys, na naszych oczach się to wszystko odbywa. No i te decyzje państwowe naprawdę mają znaczenie. Trump
pośrednio to te wszystkie decyzje, które on też robił, no to jest pod tym naporem lewaków. Tyle tylko, że on jest przegrany. Cokolwiek on nie zrobi, jest źle. Jak zrobi któregoś dnia, no to powiedzą, że za wcześnie. Jak coś nie zrobi, to dlaczego nie zrobił? No i wszystko jest po prostu krytykowane. Nigdy nie jest dla lewactwa dobrze. Nigdy, kiedy zamykał granice, to był hitlerowcem. Teraz kiedy tam przesuwa jakieś te inhalatory czy respiratory, wszystko jest nieustannie źle. Jest po prostu nieprawdopodobne. To jest jakiś taki, ta maleńkość tych ludzi, te dziecinność tych wszystkich ludzi, to jest po prostu nieprawdopodobna. No i to jest przez całe życie, no przez cały ten okres kadencji Trumpa. No to będzie ten kryzys, to będzie no takim wypunktowaniem tego, co się dzieje pomiędzy 2016 i 2020. To jest początek czegoś nowego. To zmieni dramatycznie. W Ameryce zdecydowanie zmieni się podejście do produkcji, co najmniej lekarstw, zmieni się podejście do tego, jak się uzależniliśmy od Chin, zmieni się podejście do tego, jak wybieramy polityków, no bo politycy, większość polityków, oni po prostu to jest, oni szarpią się za władzę. Te wszystkie zabronienia, no w Ameryce nie jest jeszcze tak strasznie, no ale co miasteczko, co miasto, co stan, wszyscy po prostu rozkazują, dają jakieś idiotyczne rozkazy, no tylko dlatego, że mają kija w ręku i mogą sobie wydawać. No ale będzie zmiana, mam nadzieję, że będzie zmiana, zmieni się cała polityka, wróci powiedzmy do takiej konserwatywnej Ameryki. Większość tego lewactwa to po prostu się wypaliło, czy wypali, czy zrozumieją. Już nikt nie rozmawia o 51 płciach, nikt nie rozmawia o jakichś tam ubikacjach dla ludzi, którzy nie wiedzą, czy są chłopcami, czy dziewczynkami, facetami, czy kobietami. Tego rodzaju wszystko to po prostu się wypali. Marihuana też opanowali wszystko i wszędzie zalegalizowali, no ale to też wygląda na to, że też będzie nowa dyskusja na tego, czy faktycznie narkotyki są potrzebne w Ameryce, pomimo, że i alkohol jest, także jedno zło plus drugie zło, no to nie robi trzeciego dobra. Zdrowia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek zin o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku.